Simono z tej strony, Tanas, witam was w kolejnym odcinku Oczami Tanasa. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej zaczynamy, bo zaczynamy sprzed komputera, ale to dlatego, że przyszła do nas paczuszka. O, to właśnie taka paczka z firmy Osram. Cztery lampy do naszego Ursusa. Zaraz przeniosę się na statyw, pokażę wam, co się w środku znajduje. Troszkę opowiemy o tych lampach i później zajmiemy się oczywiście montażem naszego Ursusa oraz później sprawdzeniem, jak to będzie sobie dawało radę. No i dobra, mamy inną perspektywę, mamy paczuszkę przed nami, otwieramy i już wam pokazuję, co tutaj się znajduje, jakie lampy sobie właśnie wybrałem. Bierzemy pierwszą lampę, którą będziemy montować na tył ciągnika, czyli mamy Osram LED Driving Round WL VX100 WD, szeroki wiązka światła, zasięg światła do 54 metrów, zastosowanie z tyłu i z przodu ciągnika. I otwieramy, już wam pokazuję, co w środku się znajduje, a mamy lampę, mamy oczywiście wbudowaną, czy mamy od razu z lampą mocowankę, więc naprawdę bardzo fajnie, sobie tylko przykręcamy lampę, podpinamy i tak naprawdę powinno wszystko elegancko świecić, 6 LEDów, więc do tyłu ciągnika powinno być idealnie, oczywiście plus minus, więc tutaj filozofii z podpięciem raczej nie będzie, masa, prąd i powinno to wszystko elegancko świecić. Tu mamy drugą lampę, taką samą. Tutaj mamy 2000 lumenów, 6000 kelwinów, 2 lata gwarancji i przetestowane oczywiście pod wpływem takich jak woda, kurz, więc naprawdę tutaj do ciągnika powinno zdać sobie to egzamin idealnie. To tutaj mamy też 20 W, 12, 24 oczywiście watów, voltów, przepraszam bardzo, voltów. No i co, bierzemy sobie drugą lampę. Tam już dwie lampy mamy, tu troszeczkę inne. Te powinny naprzód ciągnika być idealne. Revising FX120SW. 36 metrów zasięgu światła. Kąt rozsyłu światła 45 stopni. Więc naprawdę z przodu ciągnika powinno być bardzo fajnie. 15 W, 12, 24 V. Tak samo. Ta troszeczkę słabsza, tamta troszeczkę mocniejsza, ale wiadomo, na tył lepsza, jak będzie mocniejsza. Już tutaj otwieramy. Wam pokazuję, tutaj oczywiście też mocowanko jest, więc sobie to złożymy, zamontujemy do ciągnika. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko elegancko trzymało, ale tam powinno być w porządku. Tutaj ta lampa troszeczkę inaczej wygląda. Widzicie, tych LEDów troszeczkę więcej jest. Tutaj również też jest na wtyczkę, ale tutaj też jest plus minus, więc bez żadnego problemu powinniśmy sobie to podpiąć. Więc będziemy tą lampę montowali z przodu ciągnika, właśnie coś takiego to będzie wyglądało. Więc zobaczymy, jak to sobie będzie dawało radę. Tutaj oczywiście taka sama lampa jak ta. Więc naprawdę bardzo fajnie. Tutaj na tej lampie mamy 1100 lumenów i 6000 kelwinów. Więc kelwiny takie same. No i tutaj, jak widzicie, też lampa pokazana jest, że była zamontowana na ciężarówce w naczepie. Z tyłu takie ala światło cofanie, a tutaj narysowany jest kombajnik, że w kombajniku taka lampa była zastosowana, więc taka typowo lampa rolnicza, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w naszym Ursusie. Dobra, tutaj stary mam zmontowany już. Trzeba przewiercić dziurę, żeby troszkę większa była. Tutaj trzeba troszeczkę większą dziurkę zrobić. Z tej strony może. Proszę bardzo, poszło jak masełko. Gdzie my mamy tą śrubę teraz? Panie Stasiu, gdzie ja ją położył? No i to jest dobre pytanie teraz. Gdzie ja tą śrubę położyłem? Bo ją miałem i gdzieś mi zniknęła. No ale ja to powiedzę dobrze, bo tamta była troszeczkę za mała. Teraz mamy większą, więc tu bez problemu powinno teraz wejść. Tylko gdzie jest śruba? O, tutaj leży, proszę bardzo. Znalazła się. Dobra, to podkładki chyba dwie i nakrętka. I to chyba musimy tak zamontować. Opa. Tym do przodu. Lampy chyba później. Jo, później chyba będzie dobrze to zamontować. Żeby tutaj elegancko wsadzony. Sobie przytrzymamy, wszystko założymy. Troszkę dłużej te śruby wystają, ale tak już było zrobione wcześniej przez kogoś. Więc tak samo sobie zrobimy i teraz. Troszkę nierówno, ale to nic. Powinno być dobrze.
Też mam już podpięty prąd, żeby się już nie pierdzielić. I teraz tak widzę, tutaj jedna gumowa, tu druga gumowa. Na prędeczki te szmery majery. Weźmy sobie do środka, czy nie, może tak, coś takiego sobie byśmy to zrobili. Włóżmy sobie lampę, ale zanim złożymy lampę, to musimy podkładki jakoś tutaj jeszcze zaaplikować, więc było może to samą lampą składać. No zobaczymy, czy będzie chciało to tam tak wyjść, jakbym chciał. No dobra, tutaj to jedno weszło. Skomplikowane to trochę jest, wam powiem. Ale jakoś się doradzę. Już żeby ta podkładka dała przejść, dobra. Teraz żeby nie z górki. Montować drugą trzeba. Gumową podkładeczki. Cofniemy sobie śrubę trochę. O. Fun. O. Teraz może nam to jakoś tutaj podejdzie. Spadło zaś. Dobra, jest. Gdzie to? Tutti. Śrubkę, podkładki, nakrętkę zakładamy. Łukasz pomału. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Zepniemy sobie od razu wtyczkę, bo widzę, że tutaj manewrów dużych nie będzie do tego. Ale podpiąć oczywiście trzeba, tylko ja dobrze. No, odwrotnie. W ten sposób. Dobra. Pierta jest. O, tu bez problemu będzie wszystko tak leży. Ha, świeci już, panie majster, zobacz. Elegancko. Tutaj wygląda to, a tam wygląda tam moja stara. No to troszeczkę bielej świeci, tamta troszeczkę na żółto. Ale no zobaczymy, jak to będzie w nocy się sprawdzało. Z tyłu też już mam założone. W tę stronę. Z tyłu też założone, jak widzicie, świeci ładnie. Tutaj jak jedna, tak i druga oświetla. Zobaczymy, co będzie w nocy to robiło. Na razie jest git. O wiele lepiej niż tamto. Tamte światło było troszkę inne, to jest troszkę inne, więc też nie ma co ukrywać. Ale to już możemy sobie dokręcić. Tutaj też 17, tak jak z tyłu. Więc w razie W te lampy można sobie zamienić. Będę potrzebował, żeby te wziąć do tyłu, to nie ma problemu, żeby sobie to zrobić. Mocno zaciągnąć. No, dobra. To sobie jeszcze ustawimy. No teraz bierzemy się za drugą lampę. Tam trzeba będzie też prąd zrobić to wszystko. Przewiercić. Zaizolować. I gra trąbkę i będzie grać. Przyściutko jak należy. Dobra, odkręcamy. Odkręcamy i moglibyśmy na początku robić tak, bo tu już mamy git. Troszeczkę przyciągnąć ten kabel. O, wyciągnącego tutaj. No też widzicie, to jakiś porobiony, to jest wszystko, nie wiadomo jak. Widzicie albo i nie widzicie, bo to GoPro też w nocy co nagrywa, co, jak nagrywa. Znaczy w nocy, jak jest ciemno, to nie widać jeszcze bardzo. Ale jakoś to się da radę. Izolacja zrobiona. Fajnie by zdawało się zerwać, ale... O, dobra. Kurde, nie chcę iść. Tak to jest zawalone tym izolacją, że tragedia, nie? Po co się lepi aż. Była taka jest tu zrobiona, że człowieku. No nie ciula. Nie będziemy tam ucinać.
dobra, widzicie. Tutaj wychodzi. O, jest, poszło. Paluszki polepione. Dobra, tu jest. 13. I odkręcamy sobie. O, góry mi to zdycha. Tu jest 13. Odkręcamy sobie tu. A jednak 14 tu było, przepraszam. Nietypowo trochę, ale jest, dobra. O ty kurwa. O, kręcone ładnie. Poszło. Opór jest. Trzeba będzie jeszcze drugi zamontować, to będzie w ogóle oporowa jazdunia. Dobra. No to sama akcja w sumie. Tu kabel połączyć, przewiercić dziurę na większą i będziemy mieli lampę drugą zamontowaną. Jeszcze chciałem sobie znowu zamiechać. Tutaj chcę sobie też zrobić to, żeby było zrobione nawozem albo z gnojem. Sobie pojadę, zobaczymy. Jedno albo drugie. Trzeba pod ziemniaki rzucić i zaorać. Ale to siło ogarnie. No spokojnie, dobra. Kolejne usuwanie, kabel, lampa oczywiście. Więc to samo będziemy sobie robili. Tylko na razie kabel byśmy sobie połączyli. Czarny to był masa, biały to był prądowy. Możemy sobie to trochę rozciąć. O, to i tak później się zaizoluje. O, żeby te kable tu trochę swobodnie były rozłożone. Żeby można było sobie to elegancko spiąć. Zresztą jak nie będzie działało, to sobie to po prostu zmienia. Że nie będzie łączyło. Jestem ciekawy właśnie, kto z radiem będzie działał. Te, które miałem teraz, to z radiem nie bardzo właśnie współpracowały. Śnieżyło to. Teraz może będzie dobrze. Dobra. Izolacja. O, to jest chwila, moment. Już jest. Gdzie wszystko odkręcone, wszystko przygotowane, to chwila, moment. Tak to trzeba było latać ze wszystkim. O, to wiertarka, a to jakaś śrubka, podkładka, coś ten. A teraz już wszystko jest to. Tylko ino. Zaczepiać ich. I będzie świeciło. No to z przodu nie były takie najgorsze. Te najgorsze to miałem z tyłu właśnie. Bo to jeszcze na żarówki, nie żadne LEDowe. Tylko zwykłe. I nie działało to jakoś superancko, ale teraz powinno być elegancko. Najwyżej coś będzie nie tak sobie, tak jak mówiłem, te przerzuca na tył, a te z tyłu na przód sobie rzuca i będzie git. Ale powinno być raczej tu wszystko w porządku. Byśmy sobie wrzucili tutaj troszeczkę tego. O, i teraz owinęli razem z tym. Tylko teraz zrobiłem błąd, ja pierdziel. Kurde. Ajajaj. No widzicie. Bo teraz jak przerzucę kabel, nie? Racja. Teraz wszystko trzeba znowu odwinąć. Zaraz będziemy jeszcze raz robić. O, tak teraz chcę się przyspieszyć. Się dobrze nie zobaczy, dobra. Trzeba to gdzieś tutaj. Tutaj wziąć, puścić. Dobra, jest. Gdzie pójdzie, dobra. Zdajemy pod sam ten. O. I teraz można robić. Mówię, jakoś to łatwo idzie. Tam troszkę ciężej szło. Wie coś tu jest ewidentnie nie tak. Ale dobra, już jest git. Już będzie dobrze. Tylko mi się taśma tutaj rozdupcyła troszkę. Proszę odpuścić. I lecimy z koksem. W tą czy w tą? W tą sobie wygniemy. I
trzeba to owijać. O, tutaj nowa taśma, to też dużo jest, więc nie będzie wcale łatwo jej tu przyciskać, ale damy radę. Będę owinąć, żeby się nie stykało z tamtym. Później sobie zwiniemy dwa w jedno i gitara. Dobra. Jeszcze możemy tutaj wrócić. Dobra, starczy. Starczy, starczy. Teraz drugi kabelek. Podpinamy. Ładnie, ładnie, elegancko, hej. Nie elegancko, chyba elegancko. Chyba coś z tego będzie. Jestem ciekawy, czy w ogóle coś tu widzicie, bo tak mówiłem, że to GoPro nie lubi ciemnych miejsc, więc no ciekawe, jak to tutaj właśnie wygląda. Dobra. Do samego końca, jakby dojechał, to było superancko. No ale widzę, że już taśma się znowu gdzieś przyblokowała tutaj. Się dziwnie to urywa, zamiast normalnie to tak tu więcej, tu mniej, może dlatego, że tak pod skosem tu jest, to się z tej więcej wyciąga i tak się później robi. Wszystko jest możliwe. Ale jakoś się tu chyba uwinie. Pokaż tutaj. Tutaj się nic nie dostało. Ale z tej nie powinno nic się dostać. Teraz z tej drugiej strony trzeba zrobić to samo. Czy żaden kurz, żadna woda nie doszła. A winąć trzeba elegancko i dobra, starczy. I git. Można wyciągnąć kabel. No tu trzeba się posprzątać znowu, bo tu syfu znowu się narobiło. Przez to wszystko, ale to nic. Się zrobi. Dobra, chyba starczy tego kabla, zobaczymy. Wiertarka. I jedziemy z tematem. Zrobimy. Ja tylko poszerzę dziurę, to nie ma problemu. Dobra. Hops, 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 hops. Teraz będziemy mieli zrobione kolejne. Dobra. Tak samo jak tam, że było. Czyli tak. Podkładka. Jedna, druga. Nakrętka. Teraz lampa. Lampa, lampa, gdzie ja ją położyłem? Tydzione. Czuję. Nie, no wyciągłem ją. Termolada, ty. What the fuck? A tu jest, dobra. Pod nogami się mnie pląta tutaj. Widzicie? Hops. I to chyba teraz zrobimy tak samo, czyli... Może nie widzę. Hops. Zakładamy śrubkę. Kolejna gumka. Siedzi. Śrubka nakrętka. To siedzi, dokręcić trzeba było. No i kabel oczywiście. Nie chcę. Dobra, jest. Wszystko siedzi. Klik.
i świeci. No i elegancko. Kabel się tutaj troszeczkę jeszcze przeciągnie w tą stronę. O. Żeby to tutaj nic nie blokowało. No i git. Powinno świecić elegancko. Będziesz pan zadowolony. Ajax. Dobra, widzimy się później. Zobaczymy, jak to będzie w nocy świeciło. No i dobra, jesteśmy sobie w traktorze. Nagrywam GoPro, nagrywam telefonem. Może to będzie fajnie widać wtedy. Pojedziemy sobie tutaj bardziej w stronę lasu. No teraz jest ciemno, bo mam tylko zaświecone te lampy. No, ale możemy sobie włączyć już halogeny z przodu. Już troszeczkę lepiej. Z tyłu mamy ciemno, ale oczywiście klikamy. No i mamy jasność, co robi. Pojedziemy sobie troszeczkę do lasu, zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, czy no nagrywam tak, żeby było wiadomo, troszkę z GoPro, troszkę z telefonu. Może to oczywiście będzie fajnie widać wtedy, bo tak to różnie bywa. To tutaj bardzo fajnie to wygląda. No z tyłu naprawdę halogeny robią zarąbistą robotę. Fajnie to wszystko widać, naprawdę teraz będzie można sobie działać. No z przodu też naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, to są takie bardziej bliższe, one bardziej na bok tutaj nam rozsyłają to światło. Więc naprawdę też fajnie to wygląda. Tutaj na bokach też nie ma tragedii, wszystko w miarę widać. Idziemy sobie teraz troszkę tutaj takie zarośla, można powiedzieć, więc tutaj sobie to lepiej sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pomalutku sobie jedziemy. Wszystko poodpinane z tyłu czwórki. No i wjeżdżamy sobie bardziej do lasu, zobaczymy, jak tutaj to będzie widać. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko elegancko. Mogę tutaj szeroki tryb załączyć. Zależy, jak to będzie wyglądało coś na filmie. No, ale tak to tutaj właśnie wygląda. Z tyłu to wygląda tak. Proszę bardzo. No, nie powiem, bo naprawdę bardzo fajną robotę robią. Wszystko widać na bokach, więc to najważniejsze. Zależy, jak to będzie też na polu wyglądało. Może sobie teraz tutaj na lewo zjedziemy i sobie przejedziemy polną. No zobaczymy, jak to tutaj będzie wyżyło. To też taki minimalny lasek jest, więc tutaj to sobie przejedziemy. To elegancko. No z tyłu tak to wygląda, ładnie wszystko widać. Trzeba tu ładnie, żeby to drzewo nie wjechać, to jest mało, żeby nie skasować czegoś, bo tutaj jak widzicie gałązki. Ale Jezu, zostaw mi lusterko. Dobra. Się naprostuje je na spokojnie, dobra, tu już tyle, bo kurwa, tutaj zapalimy coś. No dobra, jedziemy sobie, no wszystko elegancko widać. Bez problemu sobie można jechać, jak widzicie. Zaraz to naprawimy sobie, tutaj troszkę dziki poryły, tutaj nasze pole oczywiście. Nie będziemy po nim jeździć, bo to zorane, to nie ma co się pchać. No ale powiem wam, że bardzo fajnie to tutaj wygląda. Mogę sobie wysiąść, no zobaczcie z tyłu, naprawdę bardzo fajnie to widać. Zaraz sobie wysiądziemy i wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Proszę bardzo się zatrzymać. Otworzymy sobie drzwi. Lusterko naprawimy, od się rozkręciło, widzę, więc trzeba będzie to ogarnąć. No ale jak widzicie, o tutaj też jakąś gałązkiśmy zabrali. Jak widzicie, tutaj naprawdę bardzo fajnie z tyłu to świeci. Robi robotę niemiłosierną, no z przodu też fajnie to wygląda. Dziki dają czadu, no fajnie to widać, no tutaj naprawdę szeroko to fajnie świeci. No wiadomo, na nagranie aż tego to tak nie odda, jak tutaj, ale to naprawdę z tyłu robią bardzo zarąbistą robotę. No widać elegancko las, widać tam się w środku znajduje, więc to naprawdę na duży plus. Właśnie te leciki tutaj, no bo z LEDów, no to wiadomo, cimno było, cimno, zimno, do domu daleko, zamykamy drzwi. No i naprawdę ja jestem zadowolony, więc zapraszam was do klikania linku w opisie. Macie sobie dokładną specyfikację tego zobaczyć. Ja naprawdę jestem zadowolony. Jestem ciekawy, jak właśnie ze śnieżeniem radia mogę sobie tutaj włączyć. I zaraz wam powiem, jak to tutaj będzie odbierało. No nic nie śnieży, więc naprawdę na radio tutaj bez problemu sobie to działa, bo nic tam nie śnieży. Wszystko działa jak należy. No i tutaj elegancko maszynkę będzie widać. Dosyć daleko to świeci. Wcześniej miałem, wiadomo, te, sami widzieliście, jakie takie żółtawe właśnie światło. Gdzieś na Instagramie. Bo sobie po nocy na odcinku nie robiłem, bo wiadomo, GoPro nie nagrywa w nocy dobrze, więc też po prostu najdam sobie to telefonu, żeby to było, wiadomo, lepiej.
No i z tyłu naprawdę zarobiście to wygląda. Więc jak się podobało, zostawiajcie łapeczkę do góry. Podziękowania dla firmy Osram, że podesłanie właśnie takich oto LEDów. Pamiętajcie, klikajcie link w opisie, a ja się z wami żegnam. Do następnego, na razie. Cześć!